Wszystkim serdecznie życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niestety nie ma Jakuba. Poszedł zrobić mi loda. Oto tabaluga, dzielny tabaluga, zuch i pas. Ja tam mówiłem wyżej jakoś tak. On mnie poprosił, żebym mówił wyżej, wyższym głosem jakoś. To tak było. I jeszcze to dodawali, bo to był bałwan w takim królestwie i tak dalej, w lodzie, więc dodawali tam przestrzeni, dźwięku. Ech, odkąd nie ma uchu, wszystko jest inaczej. Ech, niech to mróz ściśnie, nie ma z nim pogadać, nie ma z nim pograć w szachy. Otaczają mnie same półgłówki. O, przysmak jego lotowatości w potrójnej polewie czekoladowej. No i wiem, że karierę zrobiła jedna kwestia. Jakubie, zrób mi loda. Rozkaz, wasza śniegowość. Ta kwestia latała na YouTubie. Tylko jedna. Ja się dowiedziałam o tym, bo ja nie jestem takim, żeby tam coś szukać. Ja mówię, przecież latasz na YouTubie. Ja mówię, chyba se robicie ze mnie nabiał. A oni mówią, nie. No ale to, no miałem szczęście, prawda, że Jurek mnie do tej roli zaangażował. Zły bałwan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by czynić zło, sposoby zna. Czasami jak siedzę gdzieś w knajpie, ja dosyć głośno mówię. Więc jak ktoś tam posłyszy, to mówi, o, pan zdaje się w dubbingu. Ja się tylko uśmiecham, bo nie jestem z tych, co by... Tak, tak, ja w dubbingu, oczywiście, że ja w dubbingu. Ja nie jestem przestępcą. Ja jestem kleptomanem. To znaczy? Że się boi ciasnych pomieszczeń. Nie, Borak, to dlatego trzyma oszczędności w salonie. Portfele. Są takie śliczne, że nie mogę się im oprzeć. Jeżeli jestem angażowany, to ten, kto mnie angażuje, mniej więcej wie, w którą stronę. I potem ja się przyglądam, coś mówię, proponuję. On mówi, czy to jest, że to mu pasuje, albo mu nie pasuje. No to szukamy tego głosu gdzieś w taki czy w inny sposób. Hotel Transylwania. Czuję ludzi! Mięso! Byla, jesteśmy w ich świecie. Normalne, że ich czujesz. Wiesz co, poczekaj na mnie na zewnątrz. To sprawa rodzinna. Był, oj, tam grałem dziadka tego głównego, że tak powiem, wampira. No, bardzo mi się to podobało. I jeszcze czego? Wielkie halo, wykonałem 70 misji bez takich techmoc, Elegieli. Co nie, chłopie? Supły gotowe. Mogę oglądać z tobą, dziadku? Zamknij drzwi, motyla noga, to biegun północny. Mały jeszcze śpi? Ja się śmieję, mój syn do mnie mówi, tato, będziesz w święta, bo też jak Kevin sam w domu, to ten Artur ratuje święta, też jest puszczalny, a ja tam właśnie grałem starego dziada, więc to... Proszę, dziadku, weź ten uroczy relikt. Relikt? Relikt? Robiło się całą gwiazdkę w czymś takim, Artur. O tak! Nie potrzebowałem triliona elfów w tych śmiesznych ciopeczkach. Nie zajmujemy się już wrzucaniem malowanych ołowiem zabawek do kominów. Staram się, żeby postać, którą mi zaproponowano, była sympatyczna. Jeżeli to jest niesympatyczny jakiś tam osobnik, to staram się, że mimo całego tego całego anturażu, żeby on był jednak, miał jakieś elementy sympatyczne. No. Chyba ktoś trąbi, kochanie. Możesz zobaczyć, kto to? Juliusz Cezar stoi przed bramą. Chcę z tobą rozmawiać. Juliusz Cezar? Juliusz Cezar? We własnej osobie. Dobra. Gdzie jest ręcznik? Buty. Tam robiłem parę postaci. Wodza robiłem, jakiegoś takiego starego dziada. Robiłem też tego grubego, bo wtedy odszedł Janek Prochyra, przeszedł na lepszą stronę. A kysz obelisk, tak już jesteś za gruby. Gruby? Ty chyba żartujesz. Mam grube kości, a poza tym jem tylko raz dziennie. Tak? Od świtu do nocy. Bardzo śmieszne. Nie powiesz, że jedna miska na śniadanie to dużo.
No chodź, Idefix. To też w jednym filmie miałem możliwość z Asterixa i ten drugi, jak się nazywał? Obelixa, tak. I jakieś tam, tak. Odejdź, opuść nasz raj, bandyto. Wynocha! A kim ty jesteś? Co, soloweczka? Ja jestem Lorax, strażnik lasu, a to nie widać? Przemawiam w imieniu drzew. To taki stary, zgrzybiały, przepraszam, że użyję takiego, pierdziel, przepraszam za to słowo, no taki tetryk, taki stary, ale bardzo, bardzo zabawny. No, król lasu, on tam tym wszystkim dyrygował, bo tu chodziło o to, że młody człowiek, czy tam jego jakaś... gromada, las wycinali i Lorax ze zwierzętami postanowił się przeciwstawić temu wycinaniu. Chcesz powiedzieć, że ci umknęło, jak otworzyło się niebo, a ja wyleciałem z pniaka? Nie widziałeś błyskawic i piorunów? Nie. Nic nie zauważyłeś? Nie, ale pewnie fajnie to wyglądało. Możesz to powtórzyć? Nie, jasne, że mogę. Ale nie o to tu chodzi. Okej. Jak znam życie, to na pewno niedługo będzie też, bo on od czasu do czasu chodzi. Więc może w tym okresie świątecznym też się pojawi, tak. Publika się zrywa! Do roboty własne jedne! I znów na arenę z pustym brzuchem! Nie pracuje, Helmut, ten nie je! To była taka, przepraszam bardzo, duża glizda taka, bo tam było parę tych takich z tego, co ja sobie przypominam. Może ma pan chęć na tłustego romala na patyku? Zaraz się złamie. Zabawa polegała na tym, że to się ogólnie podobało i ona do mnie dzwoni i mówi: słuchaj, chodź jeszcze raz zagrasz tę glizdę, bo to taki robak glizdowaty. Mówi, ale po radziecku, czyli po rosyjsku. Pa, ptaszku! Utknąłem, ściągnij mnie na dół! Sznel! I ja jej potem pytam, jak to zostało przyjęte po tamtej stronie. Mówi, dobrze, ale powiedzieli, że masz bardzo polski-rosyjski. No dobra, biorę twoją brykę. To co? Trzeba chłopakom pomóc. Miałem coś, co się kiedyś nazywało pamięcią. Nie pamiętam. Koniec symulacji. No dobrze, panie Flegma, dobrze mówię? Koledzy mówią mi glucio. Aha. Panie Flegma, to jaki popełnił pan błąd? Potkłem się? Nie, pytam o wcześniej. Coś, wie pan, jak pani tak mnie odpytuje, to gdzie? Wiem, że dzwoni, owszem, ale ja nawet może widzę obrazek, jak on wyglądał przed oczyma, ale nic więcej szczególnego nie powiem. Słuchajcie, musimy wierzyć, że książę odnajdzie powrotną drogę do zamku. W tym czasie, Klaudiuszu, wyśledzisz Dargisa i przejrzysz jego kolejne podstępne plany. Już się robi. Będę waszą szpiegowską myszką. Tak, ja też spróbuję się czegoś dowiedzieć. Garfield to też była zabawna robota. Tam jest starego buldoga takiego obwisłego. To też go widzę przed oczyma. Jaka śliczna kartka. Ciekawe, które dziecko ją zrobiło. To byłam ja! Tu jestem! Przyłapałam cię! To prawda. Tylko mnie nie wydaj, dobrze? Bo w mojej pracy chodzi o to, żeby nie dać się przyłapać. No przecież ja to wiem. Widzę, że przyniosłeś jakieś prezenty. A, tak. Jak pani patrzy na obrazek i pani nie przeszkadza głos, to jest dobrze. Już, no, bo zdarzały się takie dubbingi, ja parę słyszałem, gdzie koledzy, reżyserzy obsadzili, zupełnie głos nie pasował do danej postaci. Wiemy, że nazywa się pan Scott Calvin. Pan też o tym wie. Nie utrudniajmy więc sobie. Na pytanie nazwisko pan powie Scott Calvin. Nazwisko? Kris Kringle. Nazwisko? Święty Mikołaj. Nazwisko? Père Noël, Babo Natal, Pers Nihol. To po Zizio. Dobra, Karin, może kilka godzin w kiciu odświeży ci pamięć. Ja wolałem zawsze rysunek.
No bo rysunek według mnie wyzwala więcej wyobraźni i trzeba bardziej go jakoś tak uważam ja, podmalować, żeby był fajny i kolorowy. Zostajesz dyskwalifikowany za użycie świecącego czerwonego nosa. Ale nie weźmiesz udziału w dalszych rozgrywkach. Jeżeli ludzki, no to widzimy człowieka, prawda, buzie, tak chodzi, tak się rusza, tak się zachowuje. Więc ja, jeżeli chodzi o ten, to raczej te rysunkowe. To był Omam? Od kiedy dla mojego imperium pracują amatorzy? Regulatorze, wtryniła go nam firma Wielki Brat Szpieg. Gratis dorzucili ten kaktus. Jakby co, każe im tego szpiega zabrać, precz! Precz, ale kaktus zatrzymamy. To jest, mistrzu. W jednym mówię tak, to pasuje dobrze. W drugim mówię tak, pasuje dobrze. No i a jeszcze jest przecież cała maszyneria, w sensie takim, że panowie, heblem do góry, heblem do dołu i to wspomagają. Najdroższa królewno Fiono, niniejszym zapraszamy cię do królestwa za Siedmiogórogrodu na królewski bal z okazji twego zamążpójścia, na którym to jego wysokość pobłogosławi szczęśliwy związek, który zawarłaś ze swym... księciem z bajki? Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dialogista jest niebywale, ten, który pisze dialogi, jest niebywale istotną osobą. Ja już nie mówię o realizatorze i tak dalej, ale to jest bardzo istotna osoba przy realizacji dubbingu i filmu dubbingowego. Także no, paru kolegów miało ten, że tak powiem, lwi pazur, czy nadal ma. No i co ty na to, panie chłamie w piżamie, koszogłowy wandalu w sandale? Chłopku jełopku, nadęty paździerzu, tępy zwierzu, bocy jeżu, ziutek, zablutek, lutek, tromba jerychońska, oszołdar danecki, skunks. Samuraj Jack, to chyba samuraja Jacka to robił Robaczewski. A, to jednak coś pamiętam. Jabłochłon zasmargany, wrzochoki karalu, paskuda, zakonio! To był taki ostry rysunek tych postaci. Napastnicy przybędą za 30 sekund. Siedzimy tu z założonymi rękami, a robota czeka. I zagrałem w paru grach komputerowych oczywiście jakieś francowate postaci. Jakieś dziadów starych, jakichś tam dowódców, którzy się mszczą i tak dalej. Tak, w paru grach komputerowych miałem przyjemność wziąć udział, owszem. Czego pan chce ode mnie? Kim pan jest? Kim jestem? A czym jest imię? Ośmiornica pod każdym imieniem jest równie niebezpieczna. Oktopusa grałem z takimi rękoma, jakimiś metalowymi i tak dalej. Obiecał pan ich wypuścić? A jak nie dotrzymam obietnicy? Brzmi znajomo? Jedno z niebezpieczeństw posiadania siły, mój uczniu. Słuchaj i ucz się! Ja się cieszę, że byłem, to jak pani pokazuje, że ja byłem w stajni tylu kolegów. W sensie takim, że oni mnie zapraszali do... Bo przecież nie musieli, że oni mnie zapraszali do pracy. Miałem duży czas, kiedy grałem jako aktor i miałem duży czas, kiedy pracowałem jako reżyser. Ale nigdy nie odmówiłem sobie przyjemności, żeby w filmie, który ja reżyserowałem, nie, czegoś tam nie powiedzieć. Także że może powiedzmy sobie, że może bardziej aktor jednak. Zabawa polegała na tym, że ja musiałem do tych chomików zrobić casting.
I tego nigdy nie zapomnę, bo musiałem zrobić casting do chomika, który przez cały czas nic innego nie mówił, tylko AQ. To wygrała, o ile ja pamiętam, Lucyna Malec wygrała i te AQ przez ten tłum odcinków, bo to żeśmy, no trzeba było robić, więc jak wchodziliśmy do studia z realizatorem, to ojej, no ale się robiło. Gdy przyjaciół mam dookoła, szczęście znajdzie mnie. No bardzo lubiłem ciekawskiego George'a. Lubiłem ten film i właśnie też w tym filmie zawsze znalazłem jakąś postać, jakiegoś dziada z wioski czy kogoś, kto tam, żeby parę słów powiedzieć. Tak, lubiłem to. Ciekawski George, bardzo, bardzo fajny kino. Ja uważam, że to jest tak, każdy reżyser dubbingowy ma swoją stajnię aktorów. I to nie znaczy, że nie bierze nowych czy innych i tak dalej, ale głównie opiera się na tych sprawdzonych. Ja pani powiem tak, mnie z pewnego momentu zaczęto się ze mnie śmiać, bo ja powiedziałem, że ja dobieram aktorów takich, których się reżyseruje, których się nie reżyseruje i których się nie bierze. Także, bo no tacy mistrzowie jak Olesiński czy Boberek, no to oni siadają i od razu grają, to nie ma o czym mówić, no czy Ilonka Kuśmierska, czy Ewa Kania, prawda, to jest ciach i mają to coś w sobie. To hasło, to jest fantastyczne hasło, baw się. To jest coś fantastycznego, no bo człowiek widzi taką czy inną postać, taki czy inny przedmiot i też chce od siebie coś tam temu nadać, no, czy dać. No.